Państwa jury konkursu na jednoaktówkę po Śląsku września 2011 roku w Teatrze Kores w Katowicach przyznało 3 nagrody główne. Pierwsze miejsce dla pana... Od trzeciego zacznij! Od trzeciego. Trzecie miejsce dla pani Lidii Michalskiej za tekst pod tytułem Kościołowy Zbierzchy. Miejsce drugie, pan Leszek Sobiera i Karlus nie z tej ziemi. Znamy już laureatów. Zgadnijcie się jeszcze z nami. I proszę Państwa, Jerzy Korzelik. Bardzo proszę. Mirek nie chce naciągnąć, to dlatego mi dał wszystko. To będzie dobre naciągnięcie, nie stracę. Ostatni, kiedy widziałem się z członkiem zawodowego jury, z panem Jarosławem Świerczem, Ingwarem Wielkickim, przepraszam, powiedział jedną krótką, ale bardzo ważną rzecz. Powiedział mianowicie coś, co zapadło mi w pamięci, że Ślązacy podnoszą głowę. No to jest dosyć niebezpieczna metafora i nie zdziwię się, jeżeli w jakiejś poniedziałkowej gazecie przeczytam, że hydra rewanżyzmu podnosi łeb, ale mimo wszystko zaryzykuję. Proszę Państwa, ten dzisiejszy wieczór udowodnił, że rzeczywiście Ślązacy podnoszą głowę i nie przeciwko komuś, ale dla siebie. Dla siebie, ale też dla innych, żeby to, co długo przemilczane, wypowiedzieć i to w tym języku, który jest językiem ich serca. Myślę, że wszyscy z nas, którzy dzisiaj wysłuchali tych trzech utworów, niestety nie było okazji wysłuchać wszystkich, ale liczę na to, że Gazeta Wyborcza stanie na wysokości zadania i ja to będziemy wszyscy, którzy mieli okazję wysłuchać tych utworów, naprawdę dobrze się bawili i była to okazja do wielu wzruszeń. Dla mnie na pewno i za to Państwu serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję organizatorom i dzisiejszym wspaniałym wykonawcom. Bardzo dziękuję. Ja bardzo króciutko, bo wzruszeń było dużo. Dla mnie też były to podwójne wzruszenia. Z jednej strony dlatego, że początek mojego życia zawodowego to jest teatr. A druga rzecz, że ja, proszę Państwa, do 10 roku życia mówiłem tylko w języku śląskim. Parafrazując to, co usłyszeliśmy w finale jednoaktówce, świadomość przyjdzie, ja. Ale myślę, że poradzę. Chciałem jeszcze powiedzieć, że to, że teraz dzieje się historia. Ona naprawdę się teraz dzieje, ponieważ kiedyś będzie się mówiło o tym, żeby pierwsze konkurs na jedną aktówkę po Śląsku. I chciałbym, żebyście Państwo teraz, już dziękowaliśmy bardzo autorom, ale chciałbym, żebyście zapamiętali i podziękowali tym aktorom, którzy ci czytali, bo to jedni z najwybitniejszych aktorów, jacy są na Śląsku.
i Irka Neinerta, że zrobimy wszystko, żeby z tych jednak tu na tej scenie stworzyć spektakl za czas jakiś. I ja by to pewnie o tym powie Ingmar, że za rok pewnie chcielibyśmy się spotkać o tej samej porze i żeby tych jednak tu przyszło nie 40, ale 140. Ciu, lubię to mu czytać. Ważne sprawy i fundamentalne funkcjonowanie tekstu dla teatru z dramaturgami, czyli ludźmi, którzy piszą zawodowo dramaty i scenariusze filmowe, żeby popracować nad konstrukcją i nad warsztatem, z wybitnymi aktorami, którzy by rozmawiając z Państwem również uświadamiali różne bardzo szczegółowe uwagi, jak są dotyczące samej konstrukcji dialogu, tak żeby one się działy wygodnie w aktorom w ustach. I mogę Państwu powiedzieć tak, w naszym imieniu, że jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić. I my to zrobimy, jak znam wiele lat pana dyrektora Mirosława Neinerta i pana dyrektora Czucha, pana dyrektora Waldemara Szymczyka, to my to zrobimy. I na pewno spotkamy się za rok w tym gronie. Jesteśmy przekonani, mówię to w imieniu naszej trójki, jesteśmy przekonani, że za 2-3 lata będziemy mogli mówić o pierwszej fazie pojawiania się dramaturgii w języku śląskim. Taka wspólna praca do tego z Państwem do tego na pewno doprowadzi, a wtedy zaczną pojawiać się w teatrach pierwsze dramaty napisane w języku śląskim, grane w naszych teatrach. I to będzie nasz bardzo szczęśliwy dzień. Ja jestem bardzo wzruszony dzisiaj, bardzo wzruszony i bardzo nisko się Państwu kłaniam i bardzo dziękuję. Roboty na resztach. Jedną z trzech zwycięskich prac Państwo będziecie mogli przeczytać. Wszystkie zostaną oczywiście w internecie zamieszczone, więc każdy będzie mógł się zapoznać z jednakami, które nam zaszły na hol. Wszystkie osoby wyróżnione, które dostały dyplom, jak będą chciały przyjść na Holonka, przychodzą za darmo i muszą pokazać.